Wszystkim w kolejnej części, pamiętacie na pewno, to miedzę tutaj, który zbieram, kojarzę, czerwone i pomarańczowe. Skromnie tym razem, chyba że ktoś był, ale nie wiem, zobaczymy. Popatrzymy jeszcze, może się coś znajdzie. O, ominąłem, zobaczcie, ominąłem pięknego prawdziwka. Tak to jest, szedłem w jedną stronę. Kurde. O, zobaczcie, jeszcze raz, bo się przyciemniło. Ominąłem pięknego prawdziwka, szedłem w tamtą stronę. Nie znalazłem, a tu proszę, pyk. Prawdziw. O, jest prawdziw. Jest jeden, może być więcej. W tych chaszczach tutaj trzeba przenurkować. No nie, prawdziwko wam chciałem pokazać. Tam przy koszyku znalazłem piękny grzyb, pięknego grzyba. Jak na razie muchomory. Idzie. Jeszcze jestem przeziębiony, ale nie to wam chciałem pokazać. Zobaczcie, na co natrafiłem. Dwa piękne koźlerzyki czerwone, pomarańczowe. O, jest jeden. Jest drugi, może być i trzeci. Jak myślicie, będzie trzeci? Oczywiście, że jest trzeci. Oczywiście, że jest. O, jest tutaj kolejny. O. Jest kolejny. Tutaj jakiś leży, może ktoś go wyrzucił, albo ja nie wiem, no do tej pory to by zginił, możliwe, że tu ktoś łaził na tygodniu. O to właśnie chodzi. Zobaczcie, obczajcie, mamy następnego pomarańczowego, pomarańczowy koźlarzyk, ładnie sobie rośnie nad wodą, no tu mam mokro, bierzemy sobie, czyli coś się dzisiaj nazbiera, nie miał się czym chwalić chłopakom w robocie. O. O, kolejny czerwony. Zobaczcie, ładny kozaczek czerwoniutki. Dobra, idziemy do tamtych. Widzicie, po takich krzaczkach, rowkach coś można naciupać. O, i prawdziwki, i kozaki pomarańczowe, czerwone, i czerwone, pomarańczowe. O, w trawie.
tego brać, dziwolonga. Weźmiemy prawdziwek. On jest piękny. Może jeszcze jakieś będą kraśniaczki. Nie widać. Nie wiem, teraz iść, czy tam, czy tu. Idę tam. Dobra, jest 5 minut filmiku. Grzybów jest tyle obecnie. A ja idę dalej. Jeszcze trochę połażę. Zobaczcie, ile wody. Tu kiedyś ryby się łowiło.